Cześć Maneczko, wczoraj postanowiłem, że podzielę się dzisiaj z Wami kilkoma ważnymi sprawami, które u mnie się dzieją. Pokażę Wam, co przez większość dnia robię, jak wygląda moja praca itd., itd. Ten film będzie w formie takiego ala daily vloga, pokazującego po prostu czym się zajmuję i jak ważne rzeczy tutaj u Ciebie poruszam. Dzisiaj dzień zacząłem o 8 rano z tego względu, że przez ostatni prawie cały tydzień bardzo późno chodzę spać, około 12, 1, 2, a nawet 3 rano, bo po prostu tworzyłem swój sklep internetowy. Bardzo ważna, myślę, sprawa dla wielu osób, tym bardziej, że po tej sytuacji, którą mamy za oknem, związaną z pandemią, zewnętrzną mam na myśli za oknem, to jednak bardzo dużo ludzi teraz kieruje swoje biznesy do internetu i skupia się na tym internecie jeszcze bardziej niż było to do tej pory. Więc myślę, że posiadanie własnego sklepu ze sprzedażą na przykład jakichś cyfrowych produktów, czy to takich normalnych fizycznych produktów, czy w ogóle robienia czegoś w internecie będzie miało jeszcze większy sens i no i myślę, że warto to mieć, warto to zrobić. Żeby za dużo nie odejść od tematu, to mamy godzinę 8:20. Wstałem dzisiaj o 8, żeby trochę się wyspać po tym ciężkim tygodniu i dzień dzisiaj akurat zaczynam od wystawienia posta, bo tanie mięso psy jedzą, tak jak nagrałem wczoraj i wrzuciłem już na YouTubie. Ten film teraz właśnie wrzucam na Facebooku i z jakimś tam opisem, bo po prostu dotarły do mnie jeszcze wczoraj wieczorem kilka takich komentarzy, że książka jest po prostu droga i dużo osób chciałoby ją kupić, ale jednak jak wchodzą do sklepu i widzą, że kosztuje 67 zł, to jednak rezygnują. Jeśli dla Ciebie 67 zł to jest za duża inwestycja w własnego siebie, w książkę Nieustępliwy, to po prostu, trudno. Kolejną sprawą, którą zazwyczaj robię rano, to ćwiczenia razem z Dorotą, ale czasami mam swoje wymówki i zwalam na to, że jestem zmęczony, niewyspany i mi się nie chce i nie dotrzymuję jej kroku, ale jak kiedy wstaję o 6 rano, to zazwyczaj ćwiczę z nią i dbam o swoje zdrowie. Szybkie stopy są szybkie. No. Także jutro, kiedy wstanę o 6 rano, to pewnie zobaczycie mnie trenującego w kolejnym vlogu. Zobaczymy. Na razie póki co rywalizuję z Bartkiem, odpisuję na komentarz i jeszcze cały czas pracuję. Zaraz idę na górę do biura, ale jeszcze... Ale zanim zacznę kolejny etap swojego dnia, pracę w biurze, pracę nad swoim sklepem i kolejne rzeczy, to muszę koniecznie najpierw oszyć się i ogolić, bo strasznie zarosłem przez ten ostatni tydzień, nawet chyba dwa. A że ma być piękna pogoda na weekend, być może pojedziemy gdzieś, hotele są otwarte, będzie gdzieś można przebywać między ludźmi, więc trzeba jakoś wyglądać. Kolejną rzeczą, którą sobie taką robię zawsze rano, to śledzę cenę Bitcoina, bo jak wiecie, bardzo interesuję się kryptowalutami, więc po prostu zawsze wchodzę sobie na giełdę, zawsze korzystam z giełdy Binance.net.pl, no i po prostu patrzę, co się tutaj działo. Narysowałem sobie tutaj taką linię, bo kiedyś podpatrzyłem u jakiejś osoby, która robi po prostu taką analizę Bitcoina i tak mniej więcej właśnie to wyszło. I tak sobie też u siebie na giełdzie tutaj po prostu to narysowałem na wykresie. Powiem Wam tak, jak ja podchodzę do tego, można na to patrzeć w ten sposób, że okej, że ta linia ma jakiś sens, bo tak, tutaj się od niej, powiedzmy, tutaj sobie to zaznaczamy, bo taką Bitcoin zrobił cenę, no i później, kiedy jesteśmy już w tym momencie, możemy sobie pociągnąć mniej więcej tak tą linię i zobaczyć historycznie, że rzeczywiście mniej więcej od tych momentów Bitcoin się odbijał. Później, kiedy zszedł pod nią, doszedł do niej do góry, później był cały czas pod nią, więc jedni mogą uważać, że taka analiza Bitcoina może się nam do czegoś przydać. Tutaj ją przebił,
No i w sumie już powinien być u góry, a znowu spadł i znowu się od niej odbija. To taki fake, fake coś tam się to nazywa, nie pamiętam co, bo się tym za bardzo aż tak nie interesuję, bo ja uważam, że żadna analiza po prostu nie jest skuteczna. Moim zdaniem to wszystko jest do dupy, a wszyscy, którzy po prostu wydaje mi się, że mogą poprzez narysowanie kilku kresek na wykresie stwierdzić, co dalej się wydarzy sceną, to po prostu... No dla mnie jest to bajka. Powinno być to między bajkami gdzieś tam włożone, a nie w rzeczywistość, bo za każdym razem mamy po prostu 50% szans to, co się stanie po prostu z ceną Bitcoina i ona albo pójdzie do góry, albo spadnie i to, czy ona w tym momencie dochodzi do tego i czy się odbije, czy pójdzie w dół, to jest taka sama szansa na to, że pójdzie do góry, czy na to, że spadnie w dół, więc to, że my mamy tą kreskę, to nam nic nie daje. Możemy ewentualnie tylko historycznie lewą stronę właśnie wykresu możemy po prostu sobie tutaj przejrzeć, jak to wyglądało, możemy sobie tutaj coś robić, jakieś wykresiki, kreseczki, ale tutaj, co się wydarzy teraz, nie powie nikt. I nawet, czy byśmy byli w tym momencie od dołu, czy w tym momencie z ceną Bitcoina od góry, to nikt nie powie, czy ona pójdzie w górę, czy w dół, więc cały czas mamy 50% szans, więc wszystkie analizy dla mnie są do włożenia między tam bajki dla dzieci. Takie jest moje zdanie, ale ja po prostu też sobie tak tylko dla siebie, żeby właśnie mieć taki podgląd historyczny, to sobie narysowałem taką linię, patrzę sobie, co tutaj się dzieje, ale wcale nie uważam, że ta linia może w czymśkolwiek mi pomóc i jeśli ja miałbym się czymś sugerować podczas zakupu Bitcoina, to jest to po prostu bardziej nastawienie jakby całej sytuacji, takie mentalne podejście, takie po prostu... To, co się dzieje na świecie, to jakie mamy teraz czasy, że na przykład może przyjść kryzys, że Bitcoin może być potrzebny, to bardziej takie po prostu, takie rzeczy. Widzicie, właśnie ja nie znam się na analizie, jakbym się znał na tych wszystkich terminach z analizy Bitcoina, to jak ci fachowcy, to po prostu mógłbym wam tutaj teraz powiedzieć fajnie, jak to wszystko ubrać w słowa, ale że się aż tak na tym nie znam, nie interesuje, to teraz mi ciężko to jest powiedzieć, ale po prostu patrzę, co się dzieje ogólnie na świecie i bardziej pod tym względem mogę się sugerować, co się może wydarzyć z ceną, czyli na przykład nadchodzący halving czy coś może bardziej wpłynąć na cenę, jej podwyższenie, jakieś tam właśnie o historyczne to, że po halvingu spada, więc mogę tym się trochę podsugerować, ale nie jakimiś kreskami na wykresie, które według mnie nic nie dają. Pewnie teraz kilku analityków może mnie zjechać w komentarzach, ale no, taka jest dla mnie prawda. Kolejną sprawą, która sprawdza się, można powiedzieć, zawsze, to jest to, że kiedy Bitcoin jest bardzo nisko, patrząc, że był powiedzmy po 20 tysięcy dolarów, a kilka tygodni temu, kiedy zaliczył dołek na poziomie 3,5 tysiąca, czyli kiedy można było sobie tak kupić po 4-4,5, to po prostu to jest dobra cena na wejście i to jest dla mnie dobry moment zakupu, a nie linie oporu tam i te inne wsparcia i oporu i jeszcze cuda niewidy, bo przyszłości nikt nie zna i po prostu nie jest w stanie stwierdzić, co dalej będzie z ceną i nikt wam tego na 100% nie powie. Przejdę teraz jeszcze tylko na konto. To, co ja zauważyłem ostatnio, to bardzo duże skoki cen Bitcoina, bardzo duże spadki i bardzo szybkie powroty. Zobaczcie, co się działo dzisiaj o godzinie w sumie pierwszej, drugiej nad ranem. Bitcoin kosztował prawie 9400 i w ciągu chwili, bo to jest półgodzinny ten interwał, w ciągu pół godziny potrafił spaść aż na 9000, czyli o 400 dolarów i w ciągu następnych tam godzinki, dwóch do trzeciej nad ranem znowu urósł do ceny prawie 9400, teraz mamy 9255 o godzinie 8.50, więc są bardzo duże wahania, bardzo szybkie spadki, ale też bardzo szybkie powroty. Jeśli sobie tu pomniejszymy ten wykres, to też zobaczymy, że powiedzmy 2-3 dni temu, 2-3 dni temu, 3 maja, kiedy Bitcoin kosztował 9200 dolarów i spadł w ciągu tam dnia, dwóch, w ciągu jednego dnia do 8500, czyli o 700 dolarów, ale w ciągu znowu następnego dnia urósł z powrotem do 9 i dzisiaj mieliśmy nawet 9, prawie 400. Więc takie skoki są dla mnie też takim pewnym odniesieniem tego, co się dzieje na rynku. Ja uważam, że to po prostu wróży dobrze dla ceny Bitcoina i po prostu dzięki temu, że właśnie są takie skoki i tak szybkie odbicia po tych korektach,
to właśnie spowoduje, że cena Bitcoina urośnie w najbliższym czasie.